Mam nadzieję, że panowie będziecie się bawili fajnie. Każdy na asfalcie, więc to uraz przyzwyczajenia, ale mam nadzieję, że nic groźnego się nie wydarzy. No cóż, mogę powiedzieć tylko, że życzę, żeby być może w przyszłości udało się ten pomysł kontynuować i Choszczeński streetball po 2 latach reaktywacja uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Choszno co jakiś czas sobie przypomina o koszykówce. Tym razem sobie przypomniało o streetballu, takiej koszykówce trochę bardziej podwórkowej dla mniej wtajemniczonych. Powiedz, o co w tym chodzi? No tak, no to wywodziło się rzeczywiście to z tej koszykówki ulicznej amerykańskiej, natomiast no, poszło to organizacyjnie bardzo do przodu i teraz jest to już sport olimpijski. Na najbliższej olimpiadzie już zawodnicy 3x3 będą walczyli o medale, a więc organizacyjnie i też jakoś tam wizerunkowo poszło bardzo do przodu. No i dlatego też tutaj też spróbowaliśmy się w to bawić, no bo turniej w Choszynie ma bardzo duże tradycje. Zaczynaliśmy w 1998 roku, a więc jako jeden z pierwszych turniejów w ogóle w Polsce w tym stylu koszykówki. No i cóż, pojawiła się propozycja, żeby spróbować to reaktywować. Była fajna reakcja tutaj władz Choszyna i tych ludzi, którzy wcześniej robili te streetbole, potem, później jak ja już wyjechałem z Choszyna i zrobiliśmy to razem i myślę, że efektowny był to powrót. Jak wyglądają reguły gry? Czym one się różnią od tej klasycznej koszykówki i od tej takiej typowo podwórkowej, od której się zaczynało? Przede wszystkim tu różnicą jest piłka, bo ta piłka jest taka jakby pośrednia. Ona ma rozmiar mniejszy, czyli taki rozmiar jak na co dzień w koszykówce grają kobiety, czyli rozmiar 6, natomiast wagę ma tej takiej normalnej piłki. No wiadomo, gra się na jeden kosz. Są trochę tutaj specyficzne przepisy, które mają odróżniać je od tej koszykówki takiej 5x5. Natomiast no, radzą sobie, są to zawodnicy, dzisiaj też widzieliśmy zawodników ligowych z różnych klubów z pierwszej i drugiej ligi. I jak widać, odnajdują się w tej koszykówce, bo no to nie, to jest jednak bardzo podobny sport. Może więcej zwraca uwagę na taką walkę pod koszem i rzuty za 3, bo są bardzo premiowane. Natomiast no, poza tym to jest ciągle koszykówka. Dla kibiców, no ale częściowo też i dla zawodników przygotowano też atrakcje i konkursy. Powiedz, jakie to były konkursy, a jakie atrakcje czekały na przybyłych gości? Tak, no dzisiaj mieliśmy na samym początku konkurs rzutów za 3 punkty. A w trakcie turnieju konkurs sadów, czyli to, co się cieszy taką największą popularnością. No i też była stawka duża, bo zwycięzca dzisiejszego turnieju dostawał jakby bez eliminacji dziką kartę do turnieju sadów w Kaliszu, gdzie my mamy największą obsadę w Polsce i jeden z najbardziej znanych turniejów w Europie, a więc to tutaj naprawdę wystąpi Kuba z gwiazdami koszykówki. No i cóż, no i pokazy. Arek Przybylski, Salu, Międzynarodowe Gwiazdy Wsadów. Tutaj Andrzej Adamczyk i Stopa, czyli Mateusz Stopczyński, też pokazy na całym świecie. Obaj są mistrzami Polski we freestylu. No i cóż, no myślę, że było widać, że chłopaki są bardzo dobrzy w tym, co robią i to jest światowy poziom.
zbieram mu dobry wycinek i zaczynamy, na pewno wjedzie na grubo. Tak jest, pleca. Andrzej wjeżdża z piłką, będzie robić tryki. Co będzie robić? Będzie jakieś robić wygibasy na pewno. A raczej niesamowite rzeczy. Na początku zaczynamy z małym flow, czyli małe przekładanie za plecami, pod nogą, jeszcze raz i jeszcze raz. Tak naprawdę nikt nie wie, co się dzieje, ale jak widzicie, wygląda to naprawdę dobrze. Jedna ręka, posuwanie. Ojoj. Trzeba się boleć, ale jest naprawdę dobre. Brawo do Andrzeja, chodaj. Tak jest. Aj, tak jest. Toma out. Toma out, jam. Don't worry, man. Skoro jedziesz w i będziesz na zuszko, będzie na połowie. Głowa na wysokości obręczy. Aż, łodzie jak wjechał. Pięknie. Stopa, Mateusz Stokrzyński. Specjalista w skręcaniu piłki na palcu, naprawdę. Potrafi zrobić wszystko, skręcanie piłki na palcu. Jak widzicie, na załączonym obrazku. Ma specjalną śliską piłkę, która naprawdę pomaga w spinach. I jak widzicie tą bosy, to żaden problem dla niego. Brawo na stopy! Oj, 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 zasadził! Pięknie, pięknie. Tak jest! Cały czas z jedną piłką. A wiem, że potrafi na 2 i 3. Ale tutaj cały czas flow. Wiesz, że na lajcie, ale będzie się rozkręcać. Oh yeah! Za plecami, na ramieniu i za głową. I z powrotem. I jest naprawdę przesadzony tym, co robi. Tak jest! Tampo, absolutely done! Piękna, it's beautiful! Jump around! Dzisiejszy streetball to nie tylko rywalizacja, ale też okazja do spotkania się po latach. Jak już wspomniałeś, te pierwsze gry odbywały się w 98 roku, jeżeli dobrze zapamiętałem. Powiedz mi, czy dużo osób przyjechało, tych, którzy grali z tobą jeszcze w tamtych latach? Tak, myślę, ja spodziewam się, około 40-50 osób dzisiaj na imprezie przyjechali. Przyjechali z Irlandii, przyjechali z Niemiec, z całej Polski.
Wielu nie widziałem sam wiele lat, a więc bardzo się cieszę, że dzisiaj też już widziałem ich na turnieju i myślę, że będziemy się dobrze bawić. Będziemy mieli gościa specjalnego, czyli trenera Krzysztofa Kozierowicza. To jest też choszczenianin, urodzony w Choszcznie i wielkie sukcesy trenerskie. No i teraz zespół Unią Stargard po wielu latach awansował do ekstraklasy męskiej. Stargard wrócił do ekstraklasy. No i myślę, że tutaj, mówię, będziemy świętować, spotkamy się, pogadamy. I bardzo się cieszę na to spotkanie.